to moje miejsce, miasto królów, pośród betonowych murów. Śródmiejska dzielnica, historii klatek, bram i marmurów. Wieczorną porą szli przez rynek, w cieniu zabytkowych kamieniczek. Jeszcze nie zjarany trzeba było pozałatwiać swoje sprawy. Przy mariackim turyści cykają sobie foty. Na piszach nie zobaczą społecznej tej biedoty. No co ty kierowniku, słyszę gdzieś z oddali. Patrzę żul, oklepano się mewali. Odwracam się za siebie, bojków, coś meleksę wiezie. Przylukałem dwie dobre małolatki, wzrokiem ścinam na pośladki. Myślę, że na rynku szukają atrakcji. Od wieszka dzwoni telefon, połączenie znowu chudki stron. Co tam pan tul się ma ziom? Krótka gadka, płuco lekkie uderzam z buta na bazę na blanda. Mój cel, komunikacja. Idę karmelicką wróć przed siebie. Patrzę co się dzieje, zwalnia w ekran na przyciemnie. W powietrzu tu przewiebie, podniosło się ciśnienie. Dobra przejechali, idę szybkim krokiem. Mogą nawrócić i za rogiem. I przystanek trajka, szybka witka, mija krótka chwila. Jestem już w celu progiem. Ze środka znajomy zapach tobie. Drzwi otwiera Pietra, gdzie znajome twarze, przy wiadrze i browarze. Coś przeczuwam, że z wiadra se zasmażę. Siadam, cybuch załaduję, odpalę i zbuduję. Targam chmurę, bo się po tym doskonale czuję. Po pokoju rzucam wzrokiem kilka cybuchów, leży gdzieś na stole. Pietras mówi, że kopcą z Dawidem czekają już na dole. Pan Dul też się zjawił w porę. Misja pierwsza, studio czeka. Stały schemat, by powstały te rymy. Teraz kończę, ty czekaj na następny krążek. Tu gdzie moje miejsce, witam dzień nowy. Plan w głowie ułożony, wybitka z bazy na rejony. O ogólnej sytuacji uświadomiony, więc orient z każdej strony. Boczają się kondony, nagle hamper z listopony. Skierwany słuchawka w bicie i Janek palony. Nie podbili do mnie, więc wartownie zakończony. Incydent, który mógł mnie zadać drugie świata strony. Teraz szybko na miejscówkę, tam gdzie moje ziomy. Mija niedługa chwila i brat gruby już kręcony. Po niedługim czasie już każdy upalony. I element obrzędu codziennego wypełniony. Każdy uspokojony zapierdala swoje strony, by załatwić sprawy ważne, życie wprowadzić kolory, co zniwelują szarość i wprowadzą słońca promyk. I sprawią, że każdy będzie zadowolony. Myślę, jest środek dnia, do wieczorowej pory. Zostało dużo czasu, wachlarz możliwości spory. Napisałbym tekst, bo mam rozkminiony. I na wieczór do studia jestem ustawiony. A tu jak po złości się urwały telefony. I trzeba zapierdalać do niejednej osoby. Ogólna nie wyruba, więc grubo jestem wkurwiony. Ale zaciskam zęby i robię co mam robić. Minęło kilka godzin, znaczy czas by pić do studia i emocje złagodzić. Nagrać nowe zwroty, by ten projekt mógł się zrodzić. Więc szybko na miejscówkę, gdzie pan tur ma podbić. Mija niedługa chwila i piątka przybita. Dobrych chłopaków witam, siema Grzesiu, siema Songo, siema Michał. Fura szybka bitka, niedługa droga przebyta. Studio wita, tam świderek, złym sterem i bleta napita. Przyjechały ziomy, Socza i Zrybnika, Szajka też zaraz zawita. Elegancki klimat, a nie kicha. To jest dobre miejsce, a nie lipa. To jest moje miejsce i za to dzięki Michał. Bo to dzięki tobie ziomie ryb w mojej głowie zawitał ponownie. Ziomeczku mój, ty zawsze przy mnie stój. Ty za mną, ja za tobą, pójdziemy bój. Kto tego nie przestrzega, no to jest gnój. Może u nich, ale nie tu. Kiedyś miasto królów, a teraz miasto żulów. Pośród tych wszystkich starych murów zobacz ile smutku na ludzkich twarzy. Każdy o czymś tam marzy, nikt nie uniknie prawdy o samym sobie. Ja myślę sobie, że to co robię pozostawię po sobie. Przemierzając swoją drogę, czy zbłądzę? Zbłądzić nie mogę, nawet jeśli to zawsze pomogę. Każdej bliskiej osobie, bo jestem człowiek. Pieniądz potrzebny do życia, ale są takie rzeczy, na których się ich nie przelicza. Wokół mnie tylko cisza, to chłopak, co czas do wyjścia odlicza. Aby wietraca przywitać, są rzeczy, o których się nie zapomina. Chcę, żeby było o tym słychać. Songo, serdecznie cię witam z wami do końca życia, jak napis na plegarze, którego nikt nie zmarzę. Ja o tym marzę, aby nasze twarze były ciągle te same, te projekty nigdy nie sprzedane. Bo jeśli to się stanie, to jaki sens ma to przesłanie.